Koncert poświęcony Janowi Pawłowi II odbył się dziś w Suwałkach w ramach 12 Dnia Papieskiego. W całym kraju w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową odbywały się uroczystości. Obchody przypadają zawsze w niedzielę poprzedzającą 16 października. Także w Suwałkach, w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra, z tej okazji ze specjalnym koncertem wystąpiła Suwalska Orkiestra Kameralna Camerata dell'Arte pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego wraz z chórem żeńskim Cantilena pod dyrekcją Ignacego Ołowia. To już tradycja, że co roku organizujemy taki koncert, powiedział Radiu 5 Ignacy Ołów. Jak co roku to są dni papieskie obchodzone w całym kraju, są koncerty poświęcone naszemu wielkiemu rodakowi, więc i my w Suwałkach również chcemy pielęgnować te tradycje, bo to już jest systematycznie, rokrocznie takie koncerty dajemy. Więc, no, że możliwości mamy, bo jest orkiestra, jest chór, mamy solistki, więc również chcemy pokazać swoją pracę całoroczną, a przy okazji oddać hołd wielkiemu Polakowi.